dobry Państwu, otwieram posiedzenie Komisji Gminy Lasów. Dzisiejsze posiedzenie może przedstawię następujący porządek obrad. Punkt pierwszy będzie uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, projekt numer 5. Drugi punkt będzie uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023, projekt numer 6. Kolejną uchwałą, na którą musimy się pochylić, to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, projekt numer 8. I następna uchwała będzie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, projekt numer 9. Kolejnym punktem będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, projekt numer 10. Witam Pana Wójta, witam Panią Skarbnik. Pani Skarbnik, proszę o zerwowanie uchwały budżetowej pierwszego punktu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Uchwała dotycząca zmian w uchwale budżetowej dotyczy zmian i po stronie dochodów, i po stronie wydatków w jednakowej kwocie, a mianowicie 785 375 zł i 29 groszy. Państwo macie objaśnienia do tej uchwały i w tych objaśnieniach ja pisałam, co poszczególne zmiany oznaczają. Mianowicie w rozdziale 616 jest kwota 105 tysięcy, jest to kwota po stronie dochodów, znajdzie się ona też po stronie wydatków. Dochody w kwocie 105 tysięcy dotyczą dotacji, na którą gmina Różnica otrzymała z województwa mazowieckiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice. Później jest dział 750, rozdział 750-23, między innymi urzędy gmin. Tu jest 11 tysięcy, 11 tysięcy to jest ponadplanowy dochód z tytułu nadpłaty zwróconej nam przez firmę Tauron. Nadpłata dotyczyła energii elektrycznej i to jest nadpłata z lat poprzednich, z lat ubiegłych. Natomiast wpływy z różnych dochodów, to jest też ponadplanowy dochód, widać, że go nie było w planie i to jest dochód z tytułu rozliczeń z tytułu podatku VAT, czyli mamy nadpłatę. Znaczy mamy nadpłatę, no jest w wyniku rozliczenia podatku należnego i naliczonego na naszą korzyść, na korzyść gminy jest 127 858 zł i 37 groszy. 1200 zł tutaj w dziale 754-12. To też jest ponadplanowy dochód, jest to zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez OSP Rzeczków bodajże i OSP Wieśnica Kolonia. Następnie 20 tysięcy to jest dotacja, którą gmina Wieśnica otrzymała na dofinansowanie remontu budynku OSP Wieśnicy Kolonii, w tym remont drzwi garażowe. Następnie 75 tysięcy to jest część oświatowa, czyli została zwiększona na nasz oczywiście wniosek, na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 75 tysięcy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej, czyli książek, no, wszystkiego to, co może pomóc w nauce uczniów. Następnie jest kwota 135 077 zł. Jest to wpłata środków finansowych pozostałych na rachunku wydatków niewygasających, które wróciły do budżetu gminy 30 czerwca 2020 roku. Mówię, że jest to kwota 135 077. Ogólnie większa kwota wpłynęła, natomiast no, akurat na potrzeb tej uchwały jest potrzebna taka kwota i taka kwota jest tu wprowadzana po stronie dochodów. Następnie mamy przedszkole.
tysięcy, to jest miast, to jest pieniążki, które dostanie gmina Wierzbice na doposażenie prac zabaw przy publicznym przedszkolu gminnym w Polarze. Tam jest prawa funkcjonowania 10 tysięcy i 10 tysięcy pozyskaliśmy dotacji, także to zadanie zostanie wykonane i w ten sposób rozliczone. Następnie jest kwota 113 533 zł. To jest dotacja w dziale 801, rozdział 801-95 i to jest dotacja, którą już praktycznie fizycznie otrzymaliśmy, bo jest co pieniążki na koncie. I jest, te pieniążki są przeznaczone na realizację projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła Plus w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Także tu już, jeśli Państwo wyrazicie zgodę i wprowadzimy te pieniążki do budżetu, tu już chyba jest na etapie realizacji tego projektu, tak? Czekają. Praktycznie tylko kwestia jest, czy będzie... Także w wyniku tego projektu ile laptopów pozyskamy? Coś jest około 40 coś laptopów, już nie pamiętam dokładnie z pamięci, plus jeszcze są do tego urządzenia takie jak myszki, słuchawki komputerowe. No, takie pełne wyposażenie. Jaka wartość jest tego projektu? Czy to jest ponad 13 tysięcy, tutaj tyle dają, tyle wydajemy, nic nie dodajemy. A to 10 tysięcy, co to jest? To 10 tysięcy to jest miast. To jest doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Polanach. Natomiast to jest 113 tysięcy, to jest właśnie ten projekt grantowy, który będzie realizowany przez naszą gminę. Dalej 853,95. Tutaj jest kwota 3016. Jest to kwota wprowadzona do planu dochodów i planu wydatków na prośbę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Mianowicie oni uzyskali dofinansowanie do szkoleń pracowników GOPS i jest to kwota 3016 zł. Ona znajduje się tutaj w tej uchwale po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków. No i następnie jest dział 855 ponawiany. Jak mówię, są to wpływy z różnych opłat, czyli ta opłata stała od rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka. Wpływy z usług to jest odpłatność za catering, który będzie dla dzieci uczęszczających do żłobka. Ja tutaj wyjaśniam, ponieważ radny Czarnecki wcześniej zgłaszał na sesja, że ta kwota nie ulega zmianie, chociaż żłobek nie pracował tak, jak planowane to było. Ja tutaj poproszę może później, poproszę panią, która zajmuje się tym projektem, która nie pozwoliła zmienić tych danych do czasu aneksu do umowy, ponieważ umowa opiewa na taką, a nie inną wartość i póki co nie mamy aneksu do tej umowy, choć już wystąpiliśmy o stworzenie takiego aneksu, ale na dzień dzisiejszy tego aneksu nie ma, w związku z czym ona wprowadza te dane według umowy, którą ma. W momencie, kiedy będzie umowa aneksowana, będziemy zmieniać budżet. I ostatnie pozycje, dziale 921 i dziale 926, to są miasy. Mówię, tam było przedszkole, doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Polanach. Tu jest doposażenie, tutaj jest tak, w domach i ośrodkach kultury 10 tysięcy na sołectwo pomożane na doposażenie na remont i modernizację świetlicy miejskiej w miejscowości Pomorzany. To jest 10 tysięcy. Tam bodajże z funduszu sołeckiego też jest drugie 10 tysięcy. Na
ponieważ jak wiecie, lasy to są finansowane 50%, 50, czyli 50% jest dotacja, 50% musi być wkład nasz. To jest, panie skarbniku, w tym paragrafie ujęte nam w fundusz sołecki, które mają chyba nie przerzucone, ale kwestia tam tygodnia. A, no. Uchwała tak na dobrze. I ostatnie 10 miesięcy to jest na budowę siłowni zewnętrznej i na powietrznej na Górce Warszawskiej. Tu już też tą uchwałą zmieniamy przeznaczenie funduszu sołeckiego w Dąbrówce Warszawskiej, gdzie sołectwo rezygnuje z obiecowania do szynek i to 10 tysięcy, które tam było przeznaczone na organizację tych dożynek przeznaczają właśnie na budowę siłowni zewnętrznej. Czyli mamy dotację, mamy wkład własny i będziemy realizować zadania. To jest po stronie dochodów. Po stronie wydatków, no praktycznie te wszystkie dochody, które tu zostały wprowadzone, są wprowadzone po stronie wydatków. Budżet się równoważy, nie zmieniamy wyniku budżetu, nie wprowadzamy nowych środków. Także praktycznie jest taka sama kwota po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. I z tym, że po stronie wydatków również ponawiamy zadania, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z 2019 roku. Oczywiście nie wszystkie, ale część ponawiamy. I tak jak już Państwu pisałam w objaśnieniach, działu 010, rozdział 010-10 jest to ponowione zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy, ulica Dolna. Tam w wydatkach niewygasających w 2019 roku, z 2019 roku była kwota 30 tysięcy. W tej chwili po rozeznaniu cenowym wiemy, że to zadanie będzie kosztowało w granicach 70 tysięcy i tyle dajemy. Następnie w dziale 616 też ponawiamy zadanie inwestycyjne, które nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających, m.in. przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W w miejscowości Wierzbica. Tam było 6 tysięcy, tylko zadanie nie zostało zrealizowane i w tej chwili ponawiamy to zadanie również kwotą 6 tysięcy złotych. Czy na tym miejscu na połączeniu z tym nowym odcinkiem, co jest teraz przy Rzeszówce? Nie, tutaj już na Kościuszki. Gdzie? Na Kościuszki, tutaj Kilian jest, tak? Tak. Skrzyżowanie to, co do mnie tu przyjedzie do góry. A tutaj... Tu wiem, dobra. Połączenie tutaj z zjazdu z Rudy do Kościuszki. Co to na dachu? Nie, no gdzie tutaj na zjazdu jest dla skrzyżowania Wierzbica, Ruda. To jest to. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową. To jest to Kilian. To jest Kiliana, to 6 tysięcy, tam jest niedokończona sprawa przejęcia. No to jest to ponowione zadanie, nie zostało wykonane. Ze względu proceduralne. Czas, który był i koronawirus powoduje, że wszystkie te decyzje są odciągane, przeciągane, bo brakuje czegoś uzupełnienia drobnego, które trzeba po prostu ponowić, uzupełnić i to zadanie zrealizować.
Czyli rozumiem, że to te 6 tysięcy przeznaczone jest na wykup tłumów, tak? Nie, jeszcze nie wykup. To jest jeszcze nie wykup, bo wykup to dopiero to będziemy dostaniemy, no, dostaniemy dopiero decyzję i kiedy będziemy, jakie to są kwoty, jakie mamy zapłacić przez zaszkodowanie. To jeszcze nie wykup. Całe proceduralne rzeczy. Olej napędowy. Olej napędowy? Tak.
samochody jeszcze, no, na rok. Na zakup oleju, na zakup części do samochodów, które trzeba kupić. Jednostki zgłaszają, że opony trzeba kupić, także to jest z przeznaczeniem właśnie na te części wymienne do samochodów. Następnie dział 801, rozdział 801.01.75 tysięcy, to jest to ta zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej do publicznej szkoły podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej. I kwota 36 500, to jest tak do wyposażenia zakupu. I tutaj ponawiamy zadanie, to 36 900, proszę Państwa, ponawiamy zadanie pod nazwą budowa sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej włączana projekt. Tam na wydatkach niewygasających była to kwota bodajże już 70 tysięcy, tak? Pozostałość tej kwoty została, nie została jeszcze wprowadzona do budżetu, po prostu jest dochodem ponadplanowym. Natomiast z tej kwoty 70 tysięcy, te 36 900 jest tą uchwałą wprowadzane. Pozostała kwota, mówię, jest jeszcze do wprowadzenia. Czyli jest dochodem ponadplanowym, który może, nie musi, ale może być wprowadzony do budżetu. Wyjdę w słowo, czy pani skarbnik, pamięta, jak na sesji poruszałem ten temat, właśnie z tych 70 tysięcy. Rozmawialiśmy, na pewno pan Marek Olejski pamięta. Teraz będziemy mi dotyczyły, poczekamy, aż pani skarbnik. Proszę, pani skarbnik nie zreferuje, a później będziemy zadawać. Będzie, już jesteśmy przy tym. Myślę, że w objaśnieniach naprawdę opisałam to, co chcemy tutaj zmienić. Rozdział 801.04, tutaj 10 tysięcy to jest miast i to jest doposażenie placu zabaw przy publicznym gminnym przedszkolu w Polanach. Tak? Dalej mamy 801.95 i tutaj mamy kwotę 113 533 zł 92 grosze. Jak już mówiłam, jest to dawna szkoła plus, tak? Czyli zakup tych laptopów, o których mówiliśmy przy dochodach. Czyli jak widzimy, mieliśmy po stronie dochodów, mamy po stronie wydatków taką samą kwotę bez żadnego wkładu własnego. I tutaj w dziale 851, rozdział 851-54, to jest przeciwdziałanie alkoholizmowi. Tu na wniosek przewodniczącej komisji robione są przesunięcia planu wydatków. Czyli zgodnie z wnioskiem przewodniczącej komisji, która wnioskowała o to, żeby zabrać na przykład z materiałów, a zabrać z rzeczówki, a dać na wynagrodzenie. Możemy zobaczyć ten wniosek na wynagrodzenie? Na wynagrodzenia są tutaj bezosobowe, czyli na umowę zlecenia. Umowa zlecenia. To później. Ale wniosek jest tutaj do wglądu, tak? Następnie mamy 852, rozdział 852.19 i tutaj szkolenia pracowników nie będących członkami, szkolenia pracowników, no, głównie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tu zabierana jest kwota 754 zł, tylko dlatego też jest wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dostał dofinansowanie na szkolenie pracowników GOS-u w kwocie 3716 zł. Tak, 3016. 3016. 70, a 3016 z budżetu, bo macie podmiotowy koszt. Tak, 754 to jest ich wkład własny do tego zadania. Przesuwają ze szkoleń swoich i dają na rozdział 853, 853, 95.
to są pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i tu jest kwota 3770, z czego to 754 zł to jest nasz wkład własny do tego, które są do realizacji tego projektu, który polega na szkoleniu pracowników. Następnie mamy rozdział, dział 855, rozdział 855.04. Tutaj akurat te przesunięcia, które są w tym rozdziale, dotyczą wniosku kierownika GOPS, a wniosek dotyczy wydatków na utrzymanie asystentów rodziny. Dalej rozdział 855.05. Tutaj mamy tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Wiecie Państwo, że po stronie dochodów wprowadzaliśmy plan dochodów z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka. Między innymi z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie dzieci. I tutaj, jak już wcześniej mówiłam, przenosimy te 35 tysięcy, mianowicie 20 tysięcy z tego idzie na ułożenie kostki duchowej. Stąd zabrałam właśnie 20 tysięcy po to, żeby stworzyć plan na zadanie inwestycyjne ułożenie kostki duchowej przez budynki OSP Wyszpicy Kolonii. No i następnie tu są przesunięcia. Tutaj jeszcze w dziale 900, w oddziale 905, tu w poprzednich uchwałach wprowadzaliśmy kwotę 50 439 zł 30 groszy na utylizację azbestu. Okazuje się, że mamy te środki w dziale 900, rozdziale 905, paragraf 4300. Tymczasem powinny one być klasyfikowane do rozdziału 926 i paragraf 4300. Czyli jakby zmiana rozdziału z 905 na 926. Natomiast w rozdziale 915 jest ponowione zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy. To zadanie w kwocie 23 370 było w planie wydatków niewygasających i w takiej samej wysokości nie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku, w związku z czym jest ponawiane i wprowadzane do budżetu jako zadanie ponowione. I w dziale 921 i w dziale 926 macie Państwo tutaj w dziale 9, rozdziale 921.09 2500 to jest Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Rzeszów, które zrezygnowało z wykonania imprezy integracyjnej, a przeznaczyło te pieniądze 2500 na zakup wyposażenia do świetlicy w budynku OSP przedszkolnej. 10 tysięcy następne to jest doposażenie, modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany Miast. Państwo wiecie, jak mówiłam, po stronie dochodów jest 3 razy miast, 3 razy po 10 tysięcy. Również tutaj po stronie wydatków wprowadza 3 razy też po 10 tysięcy. Ostatnie po 10 tysięcy w rozdziale 926.05 dotyczy budowy siłowni zewnętrznej na powierzchni w Dąbrówce Warszawskiej. To też jest miasto. Dziękuję bardzo. Proszę, jakie pytania mam na stronie? Ja to powiem, to proszę bardzo. Całość
kwota, ale 20 tysięcy przeznaczyć na wyrównanie i wysypanie tej drogi między Suliszką a Podgórkami. Praktycznie nie da się przejechać rowerem, a samochodem to musimy być problem. To jest ten odcinek drogi, jak była analiza tych inwestycji drogowych na 2020, to chyba Radny Pan mówił, że dzieci są różne do szkolnym autobusem, tak? Tak, tak. Z tego co pamiętam. Na tak, ja tam po prostu samochód nie przejeżdża, nie? Dojeżdża do pewnego odcinka praca i zajeżdża do miejsca. Jaka długość tej drogi? 800 metrów. Żeby wyrównać, tam część było wciętych po drzew, ale krzaki już zarastają, ale gdyby to wyrównał, jest wytyczona ta droga, wyrównać ją w miarę w odcinku prostym. No i zasypać. Myślę, że 10 jak po 1,5 tysiąca kosztuje patelnia, kosztuje 10 patelni, to już by coś tam dało, 5 tysięcy na wyrównanie, na jakieś utwardzenie. I by wyglądała to dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Absolutnie nie zgadzam się z tym wnioskiem głównego listka. Chciałam zauważyć, że pieniążki w kwocie 70 tysięcy, które były w paragrafie w środkach niewygasających, były przeznaczone na wykonanie projektu. Również zwracałam się do Rady, jeśli zostanie to zadanie zrealizowane za pieniążki mniejsze, aby z tych pieniążków dokonać wydłużenia budynków starych toalet, które znajdują się przy szkole. Chciałam nadmienić, że gmina zobowiązała się do tego już lata temu. Myślę, że te pieniążki, jeśli są przy szkole, krążą, że tak powiem, myślę, że powinny tam zostać, powinny być wydatkowane. Oczywiście droga łącząca dwa sołectwa Podgórki i Suliszka jak najbardziej jest to droga ważna, że tak powiem, gminna. Wiem, że tam jeździ autobus, ale myślę, że można by wygospodarować z wolnych środków, panie wójcie, żeby tą drogę wreszcie wyrównać. Nie zabierając nikomu pieniążków. A jeszcze chciałam jeszcze chciałam tutaj dopytać, bo mamy 70 tysięcy na wodociąg ulica Dolna. Wiem, że ten przetarg, który był tam ogłoszony, bo też zerkałam na WIP, to była kwota chyba około 67 tysięcy, mamy zabezpieczone 70. Tutaj również chciałabym się zgłosić, zgłosić taką potrzebę zostawienia tych pieniążków, zabezpieczenia na to zadanie projektu kwotę 40 tysięcy, ponieważ mogą być jakieś dodatkowe ustalenia, uzgodnienia, które będą wymagać dodatkowych pieniędzy. Rozmawiałam też o tym z inspektorem i powiedział, że no tak, powinniśmy zabezpieczyć te 2-3 tysiące więcej na to zadanie również. Więc tutaj mój wniosek jest, aby zabezpieczyć 40 tysięcy na to zadanie. Zaraz 40 tysięcy i również pozostałą kwotę jest budowa projekt sali, żeby zabezpieczyć na to zadanie 40 tysięcy, pozostałe pieniądze przeznaczyć na wykonanie projektu oraz dokonanie rozbiórki tego starego budynku toalety. Dziękuję. To znaczy, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja tutaj chcę powiedzieć, że do budżetu więcej pieniędzy wróciło z tego konta wydatków niewygasających. Muszę Pani powiedzieć, że to nie mam przed sobą. Natomiast dla potrzeb tych zmian, które są wprowadzane tą uchwałą, akurat taka, a nie inna kwota była potrzebna. Mówię, pozostała kwota jest dochodem ponadplanowym, który może być wprowadzony w późniejszym okresie do budżetu. Znaczy mówię, dochód ponadplanowy, czyli nieplanowane było, ale jest wykonane, tak? W związku z tym no, można użyć te dochody ponadplanowe, czyli wprowadzić je do budżetu, wprowadzić do planu. Natomiast no, przybytku głowa nie boli. Nie ma naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jak jest dochód ponadplanowy, nawet to jest korzystne dla budżetu. Natomiast no, nie można przekroczyć wydatków.
Czyli na plus może być nie wiem ile. Natomiast jeśli się wydaje, to trzeba mieć limit. Jeżeli mogę, nie wiem, mi to się wydaje, że te 40 tysięcy to jest zbyt duża kwota przeznaczona na burzenie tych toalet. 30 tysięcy, Agnieszko. 30, bo ty mówiłaś 40. 40 na projekt, bo na projekt mamy w tej chwili zabezpieczone 36 900. Więc tutaj proponuję dołożyć te trzy. Tak, ale pani wójcie, z tego co wiem, będą dodatkowe uzgodnienia jeszcze potrzebne. Tak samo jak zabezpieczył pan więcej na budowę wodociągu, tam te 3 tysiące, wnioskuję tutaj, aby dołożyć te 3 tysiące. Przecież jeśli nie będą potrzebne, wrócą do budżetu. Chciałabym jeszcze, jeśli mogę, skoro jestem przy głosie pani skarbnik, czy możemy dostać taki wykaz wszystkich tych wydatków, nie, wydatków wykazujących tych inwestycji, które miały być? Mam tu przed sobą, nie mamy tego wszystkiego. Nie są wprowadzone wszystkie te wydatki, nie były zrealizowane. Część tego wydatków. Tak, część. No i chciałabym się dowiedzieć, co zresztą, czemu były niewykonane i nie są ponowione w budżecie. Mówię, z dniu 30 czerwca 2020 roku z konta wydatków niewygasających wróciło do budżetu, kwota 266 061 zł i 1 grosz. Między innymi było to budowa sieci wodociągowej w Wiszmicy, ulica Dolna, 30 tysięcy. W całości zadanie nie zostało wykonane. Rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową, więc to co mówiliśmy w Kilian nasz, poza 6 tysięcy. W ogóle to zadanie nie było wykonane, ale wnioski wierzyli do budżetu. Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w miejscowości Wierzbica osiedle. Tutaj to zadanie, akurat tam przeoczyłam, ale to zadanie też jest w tej chwili tą uchwałą ponowione w kwocie 8807 zł. Jest to kwota, która została z 20 tysięcy. Na to zadanie była kwota 20 tysięcy. Zadanie zostało wykonane na kwotę 11 193 zł, czyli tyle zostało zapłacone. Kwota 8807 zł wróciła do budżetu. Przepraszam, mogę przerwać? Tak. Pani radny, tu już mamy 8 tysięcy, które zostaje. Pani radna, ja nie wiem, z jakiego paragrafu trzeba to przekazać, a nie musimy wskazywać z jakiego paragrafu. Praca. Dziękuję za uwagę. Proszę pan skarżyć. Proszę państwa, następne zadanie w ramach wydatków niewygasających to była przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Wierzbica. Była tu kwota 100 tysięcy złotych. Wydatkowano kwotę 2460 zł. Podajcie na co to był projekt? Koncepcja. Kwota, która wróciła do budżetu, to jest kwota 97 540 zł. Następne zadanie to jest budowa sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej Włączana. Projekt i tu była kwota 70 tysięcy. Zadanie nie zostało zrealizowane i w całości kwota 70 tysięcy wróciła do budżetu. Następne zadanie, adaptacja budynku szkoły podstawowej w Wierzbicy na przedszkole publiczne w Wierzbicy i tu była kwota 214 880 3 zł 42 grosze i w całości tą kwotę wydatkowano. Następne zadanie w ramach, mówię, wydatków niewygasających, to jest adaptacja i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wierzbicy na szkołę publiczną w Wierzbicy i to była kwota 111 512 88 groszy. Kwota została w 100% wydatkowana z wydatków niewygasających. Następnie to była budowa punktu selektywnej skrupy odpadów komunalnych, tak zwany PSZOK na terenie gminy Wierzbica. Tu była kwota 30 tysięcy złotych i w całości ta kwota wróciła do budżetu. Następnie to było w ramach funduszu sołeckiego wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Akacjowej w Grudzie Wielkiej. Była to kwota 12 tysięcy złotych. Wydatkowano z tej kwoty 11 800, 200 zł wróciło do budżetu. Następne zadanie, wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Straszyca i Kościuszki w Wierzbicy. I tu jest kwota 23 370. Pieniążki te w całości wróciły do budżetu i tą uchwałą są
wprowadzone w roku 2020. Ostatnie zadanie w ramach wydatków niekasujących to jest utworzenie otwartej strefy aktywności w gminie Wiszkica, roboty dodatkowe. I tu była kwota 76 144,01 zł. Wydatkowano 76 144,01 zł, wróciło do budżetu. Taka jest sytuacja, jeśli chodzi pani radna o wydatki niekasujące. A więc widzimy 266 061 zł i 1 grosz wróciło do budżetu jako niewykorzystane środki z wydatków niewygasających. Wprowadziliśmy kwotę 165,077. Reszta została jako dodatkowa stanowić. Dziękuję bardzo. Proszę. Zgadzam się do tego tematu. Proszę mi powiedzieć, co będzie z przebudowaniem co do roku. Na dzień dzisiejszy te pieniążki zostają. I tak jak Państwu powiedziałem, będę chciał, kiedy będzie już możliwość pozyskania środków dodatkowych, czy w głównym mieście tutaj będziemy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, aby tą drogę wrzucić na przyszły rok. Będzie ponowione na później w przyszłym roku to zadanie. Czyli w tym roku mieszkańcy ogrodowej nie mają co liczyć na jakąś... Na dzień dzisiejszy, panie radny, nie mamy takich pieniędzy, bo ja przypominam, że jeszcze w międzyczasie zrobiony tu jest projekt. On jest tu nieujęty, ponieważ projekt został wykonany po czerwcu, czyli miesiącu bodajże, a koniec lipca, początek sierpnia. Chyba 9,000 zł on kosztował. Tak, panie radny, bo pan radny jest doskonale zorientowany w tych kwotach dokładnych, więc z tych pieniędzy te kwoty też, znaczy nie z tych pieniędzy, bo zapłaciliśmy z własnych środków, żeby ten projekt był i jeszcześmy mieli realne koszty, jakie są na to projekcie. 480,000 kosztowi, z myślą, że to będzie trochę taniej, bo mimo wszystko przekracza to naszą możliwość. Na dzień dzisiejszy. Były przeprowadzone konsultacje. Było to wprowadzone do budżetu. Tak lekką ręką pan sobie to wyrzuca, wrzuca. To było w budżecie na 2019 rok. Czyli mieszkańcy mieli, oprócz tego, że kilka lat, kilkanaście czekają na remont tej drogi, a jest w fatalnym stanie, to sam pan to włożył do budżetu na 2019 rok. Przerzuciliśmy to na środki niewygasające do połowy 2020 roku. I teraz mieszkańcy znowu usłyszą, że może w 2021, jak się okaże, że dostaniemy dotację. Czy to jest fair zagrywanie? Tym bardziej, że pan mówi, że nie ma pieniędzy, a tutaj pani skarbnik mówi, że 266,000 wróciło do budżetu. Więc jakim, może inaczej, czy nie należałoby ponowić przetarg już tą koncepcją uboższą, gdzie złożyli to sami mieszkańcy, chcieli najtańszą wersję, ale chcieli w ogóle cokolwiek mieć zrobionego. Czy nie warto wprowadzić to do budżetu i ponowić przetarg? Tym bardziej, że jest recesja tych drogowych, nie jest za dużo na rynku, może to iść w znacznie mniejszych środkach. Pani Przewodnicząca, odpowiadając na to pytanie, nie 266 już pomniejszono o 135,000, więc mamy już 131,000 nam zostało, panie radny. Po drugie, projekt to, tyle sobie, to jest to realny projekt do zrealizowania, nie uboższy, nie droższy, tylko realny projekt do zrealizowania. W tym terenie i w tych warunkach, w których się ta droga znajduje. A więc tylko z tymi ogrodzeniami nie ruszając, bo mieszkańcy sobie tego nie wyobrażali, żeby cokolwiek robić innego, oprócz odrobienia nieruchomości. Więc w tym momencie to jest realny projekt w stosunku do oczekiwań mieszkańców. 480,000. Być może rząd poszedł mniej, ale pan słyszy, panie radny, są też jeszcze inne, żeby te pieniądze zostały na rozgrupę przeznaczone, więc te pieniądze, ta nadwyżka, która została 131,000 z roku, nawet niecałe 130,000 z kawałkiem,
żeby na razie na dzień dzisiejszy ona została, bo będziemy te zadania wprowadzać, tak jak powiedziałem, kolejne zadania będą realizowane i one nie wypadają do końca. Są, będą po prostu, kiedy będą możliwości, żeby je realizować. Proszę ja mam jeszcze pytanie, a kiedy pan się spodziewa takich możliwości finansowych, żeby zrobić tę drogę? Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z wnioski składa się zawsze w grudniu i na początku roku, czyli po kryzysach, w tym roku wyjątkowo późno podpisywane umowy ze względu na koronawirusa, ale w miesiącach wiosennych przyszłego roku już te decyzje są i wnioski są podpisywane. Wtedy możemy przystępować do realizacji. To mam jeszcze w związku z drogami, mam jeszcze pytanie techniczne. Zawsze pani skarbnik mówi ona, że do ubiegania się o dotację inwestycja powinna być wpisana w budżet. I tak było realizowane, bodajże trzy drogi po 100 tysięcy były wpisane, gdzie chyba możemy dołożyć te 100 tysięcy, to jest za mało na te drogi. Ale było, jak to pani skarbnik opisywała, żeby był ślad w budżecie, żeby można było wystąpić o dotację. W tym roku mamy oto taką sytuację, że te trzy drogi, które były występowane o dofinansowanie z różnych tych funduszów, nie uzyskało, ale one były w budżecie, a uzyskała ta słynna Czyżówka, której nie było w budżecie, a jakimś cudem dostało dotację. Proszę mi wyjaśnić, jak to się odbyło, czy złożyliście o dotację bez uwzględnienia tego w budżecie i czy w końcu można tak robić, czy nie można, bo mam dwie sprzeczne informacje techniczne. Czy występujemy o dotację do różnych funduszów, po wprowadzeniu tego do budżetu, bo tak jestem tu szósty rok i tak miałem zawsze wmawiane, czy to jest po prostu wolna amerykanka, gawięci damy do budżetu na ogrodową, tym bardziej ta ogrodowa to już się ciągnie, zaczyna się robić bardzo słynna droga. Niech się gawięć cieszy, bo będzie to w budżecie, a później się powie, że nie ma pieniędzy, a tu Czyżówka, która od 20 lat miała być budowana, nie było jej w budżecie, nagle dostaliśmy dotację na nią. I przede wszystkim skąd było dołożone na Czyżówkę? Bo mieszkańcom ogrodowej pan mówi, że pieniędzy nie ma, a w budżecie umieszczamy dopłatę 230 tysięcy na Czyżówkę. Panie, na 115, tak? Zacznijmy od końca. 100 tysięcy mamy dofinansowania, więc dokładamy do Czyżówki 130 tysięcy. 105 tysięcy dofinansowania. Czyżówka łącznie z Ogrodową była zgłoszona do programu przebudowy dróg lokalnych, bo to z Urzędu Marszałkowskiego, to były drogi lokalne do wojewoda, w każdym razie do Urzędu Marszałkowskiego dwie drogi były zgłoszone, Czyżówka i ulica Ogrodowa. Ulica Ogrodowa została ponowiona między innymi na wniosek radnych, żeby do środków niewygasających. Czyżówka nie została ponowiona, ale obie te drogi w jednakowym czasie były przygotowywane do pozyskiwania środków. Program rozwoju obszarów wiejskich. To były te dwie drogi. Więc to, że złożono Czyżówkę jako, licząc się z tym, że koszt tej, to jest idealna właśnie taka możliwość dofinansowania na połowę kosztu. I stąd też było wystąpienie do Funduszu Gruntów Rolnych o przebudowę drogi krajowej w ramach tego funduszu. W przyszłym roku, bez względu, ponieważ nie mamy możliwości w tej chwili jakiejś ulicy odgrodową zgłosimy, dostaniemy to jest prawdopodobnie 100, 105, 110 tysięcy, raczej więcej się nie dostaje raz tygry. I resztę będziemy szukać tych pieniędzy, licząc na to, że co najmniej 90 tysięcy mamy w tym roku w budżecie, to jest już 200,
I trzeba jeszcze dołożyć, panie radnie, jak już mówię, jeszcze trzeba liczyć się, że co najmniej 100-150 tysięcy co najmniej trzeba będzie dołożyć, licząc, że inwestycje będą szły taniej. Także taka to jest perspektywa i nikt nikogo tutaj nie chce oszukać, tylko jeżeli nie można uzyskać finansowania, to w tym momencie korzystamy tylko z tego, co jest możliwe. Czyli jedna droga w ciągu roku ma szansę i otrzymuje dofinansowania przez te w tej chwili piąty, szósty rok. Każdego roku jedna droga z Funduszu Gruntów Rolnych jest dofinansowana i robimy ją. Tak będzie w przyszłym roku. Mam też początkowe pytanie o sprawy techniczne. Czyli ja mam rozumieć, że ona była zgłoszona w 19 roku. Krzyżówka? Nie, w 18. W budżecie na rok 19 była i krzyżówka zgłoszona i nie wiem, w 18 była krzyżówka z Gnomera, bo były dwie drogi. Bo do projektu były dwie drogi pisane do progu. Czyli w 18 roku była krzyżówka i była. Rokiem się mogę pomylić. Wydaje się, że były trzy drogi. Nie, dwie drogi. Na pewno dwie drogi były, tylko kwestia jest w tej chwili rok, bo za chwileczkę sobie to wszystko budżet ustalimy i będziemy wiedzieć. Ale to może ja do tego wrócę i jak będą następne pytania, ja się do tego stosunkuję. Proszę. Czy przy inwestycji krzyżówki wszystkie sprawy sądowe są już rozwiązane? Nie. Tak jak to powinno być, czy coś nie, jeszcze nie, w trakcie realizacji? Nie mamy spraw sądowych rozwiązanych. Nastąpiła jeszcze śmierć jednej ze w międzyczasie, ale ta droga w tym po prostu zmieści nam się i to jest oczekiwanie z mieszkańców, żeby nie czekając na prowadzenie spraw, wykorzystać te środki na przebudowę tej drogi. Czyli ja rozumiem, że to będzie w jakimś okrojonym... Nie, panie radny, będzie kwestia tam odwodnienia, ale mieścimy się w tym pasie drogowym, który mamy dostępny. Mieścimy się. I mieszkańcy, bo było to spotkanie, pani radna też była na tym spotkaniu, mieszkańcy optują za tym, żeby to już nie czekać, tylko, bo sprawa będzie najprawdopodobniej ciągnęła się długo. Ale ja pamiętam z tamtej kadencji było odnośnie inwestycji w Krzyżówkę z mamą. Było to, że tam jest ciągle coś nieuregulowane, ciągle ci mieszkańcy byli odsyłani, że nie możemy dać pieniędzy, nie możemy jej zrobić, bo sprawy sądowe. Teraz sprawy sądowe są niezakończone i jednak możemy robić. To znowu jest rozdwojenie jaźni władzy. Czy w tamtej kadencji mieszkańcy byli oszukiwani, czy wtedy była inna wiedza, czy inna koncepcja? Proszę o wyjaśnienie, bo znowu mamy sprzeczne informacje. Czy ta droga, która jest zrobiona z tym odwodnieniem, żeby się nie okazało tak, jak była pierwsza, za mojej kadencji pierwsza droga na Godzie, że zaczęliście robić drogę i w trakcie był wykup gruntu, bo się okazało, że droga idzie przez pole prywatne. Boję się, że na Krzyżówce pieniądze są, pieniądze chcecie tutaj dać z innych z budżetu i znowu wyjdzie coś takiego, że zamiast 230 znowu się skończy na nie wiadomo jakiej kwocie, bo już się mogę wszystkiego spodziewać po inwestycjach typu boisko na Rudzie, typu droga, ta pierwsza w naszej kadencji, Agnieszko, do ciebie bodajże ta droga idzie. Gdzie chyba dobrze doskonale pamiętasz, że w trakcie realizacji były wykupowane grunty prywatne. Nie wiem, czy uda ma takiego pecha, ale do drugi do boiska, że to się okazuje, czy tam są rozbieżności w mapach, czy skala jest inna, czy... Nie, pecha to jest to, że są zaległości z wyprowadzeniem własności i ewentualnie drogi są zajeżdżone w innym terenie. To, co mówił m.in. pan radny Lisek, on mówi tutaj o drodze łączącej podgórki z Suliszką, ona tak naprawdę prowadzi obok. Czyli jest zajeżdżona po terenie tak, jak ludziom wygodnie się jeździło, natomiast de facto droga znajduje się obok i trzeba tam troszeczkę większe nakłady zrobić, a to spokojnie jest jedna rzecz. Natomiast, panie radny, w tej chwili projektant i mam uzgodnienie
ze starostwem powiatowym, że droga nam się mieści, więc nie przewiduję, żeby cokolwiek było, były jakiekolwiek jeszcze dodatkowe koszty do poniesienia. Pytał Pan o rok 2019. Uchwała budżetowa i są następujące inwestycje. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Polany było 100 tysięcy złotych, trzy drogi były wtedy w miejscowości Zalesicy. 100 tysięcy i ulica Ogrodowa 100 tysięcy złotych, trzy drogi. Z czego dwie się dało teraz zrealizować, te tańsze, że tak powiem, bo była w Polanach zrealizowana droga. W tej chwili w Zalesicach i zostaje nam trzecia droga, która będzie zrealizowana w przyszłym roku, ulica Ogrodowa. Znaczy następne pytanie z niewygasającej. Budowa. Nie wiem, czy to tak może być, skoro nie było inwestycji w budżecie. Wprowadzamy ją w tej chwili. Nikt nie ogłosił przetargu, więc to w tej chwili ta kolejność, jak otrzymaliśmy dofinansowanie, wprowadzamy te środki, wprowadzamy nasze środki i jesteśmy do końca. Nie bardziej chodziło o to, w którym momencie możemy się ubiegać o dotację na te drogi. I czy na przykład, jeżeli się ubiegaliśmy o dotację w 2018 roku, to ta dotacja w budżecie była w 2018 roku i na podstawie tego wniosku do budżetu jest składana o dofinansowanie z PROW-u. I czy to się przesuwa automatycznie na lata następne? W 2019 roku przystąpiliśmy dwiema drogami do PROW-u, trzecia droga do Funduszu Gruntów Rolnych. I one były umieszczone po raz pierwszy w budżecie, żeby móc ogłosić wcześniej przetarg. Dwie drogi z PROW-u nie otrzymały dofinansowania, została jedna droga w Polanach, która została wykonana z Funduszu Gruntów Rolnych. W tym roku ponowiono to drogę z ulicy Zalesice, przepraszam, ponowiono. Ponieważ jeszcze raz powtarzam, bo logika mówi, że dobrze jest, żeby otrzymać to dofinansowanie co najmniej w wysokości połowy, co najmniej połowy, nie tylko połowy, bo tutaj więcej nie można otrzymać dofinansowania. Więc ponowiliśmy to zadanie z PROW-u, licząc, że może ogłoszą jakiś przetarg na drogę bardziej kosztowną. Droga ulica Ogrodowa została między innymi też na wniosek Państwa Rady jest odłożona do środków niewygasających, licząc się, że może jakiś program będziemy mogli przystąpić i otrzymać dofinansowanie. Niestety nie ogłoszono takiego programu, stąd też ulica Ogrodowa przechodzi na kolejny rok, a teraz już jest jasna sytuacja, że z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wystąpiło dofinansowanie na ten rok. Dobrze, pytanie następne. Ja odnośnie tutaj jeszcze drogi chciałabym zabrać słowo. Była mowa tutaj o sprawach sądowych, tak. Mieszkańcy jak najbardziej są za tym, żeby tą drogę wreszcie zrobić tą nawierzchnię. Jednak cały czas chcą, żeby ten stan prawny tej drogi został unormowany. Tam jest możliwość taka, że sąsiadka zasiedziała pas drogowy. Bardzo im to utrudnia wyjazd z tej drogi, jest tam niebezpiecznie, bo zasłania tam to ogrodzenie wyjazd na drogę publiczną. Także mieszkańcy jak najbardziej chcą remontu tej drogi, ale również chcą, aby unormować wreszcie stan prawny. Żeby to ogrodzenie, jeśli sąd tak uzna, było zabrane, zlikwidowane, przesunięte. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o nasze takie drogi gminne, no to bardzo dużo dróg jest takich naszych gminnych, które są nie w rodzaj. I mamy tu w każdym sołectwie chyba takie drogi się znajdują. I to jest normalne, że ludzie jeżdżą drogą gminną, jeśli omija kałużę, jeśli jest dół kałuża, to omija i automatycznie jeden, drugi, trzeci jedzie za nimi to zajeździ. Tylko że gmina nic z tym nie robi, nie normuje tego, nie wytycza tych dróg, nie wysypuje kruszywa, czy gruzu jakiegoś, czy tłucznia. I tak to jest. To są po prostu zaszłości z wielu, wielu lat. Nie mówię, że to jest za kadencji obecnego wójta, ale to było za kadencji poprzedników.
Także myślę, że powinniśmy sukcesywnie po toku realizować takie zadania jak wytyczanie i utwardzanie także tych gminy. Dziękuję. Jestem tego zdania, że trzeba te drogi po prostu prowadzić już tym dobrym szlakiem, ale to jest też kosztowna sprawa, bo samo utwardzenie, wysypanie gruszywa niewiele da, bo często trzeba wiedzieć, że to jeśli, że droga prowadzi już przez grunt rolny, który jeden sąsiad przeorując, doorując, w tym momencie wchodzimy w oranki i to się nie ciągnie tam, nie wiem, 20-30 lat, tylko często, zresztą łatwo to zerknąć na geoportalu, gdzie no, geoportal jest takim, że nie można tym się do końca posługiwać, ale pokazuje, jak drogi powinny wyglądać, a jak one na de facto prowadzą. Często to jest 2-3 metry obok pasa drogowego, tego właściwego. I myślę tutaj o jednej drodze, na przykład na Podgórki. Często, gęsto, i to jest kolejna rzecz, Szanowni Państwo, te drogi, nie wiem na jakich zbiorników, stają się ścieżkami rowerowymi. I mamy na terenie gminy, już jedną wyprostowaliśmy, ale to ciągnęło się co najmniej 2 lata. Myślę tutaj o Rzeczkowie. Przyjęliśmy 178 metrów w wspólną sobotę, trzeba było jechać do notariusza i przejmować i podpisywać, bo tylko wtedy państwo pasowało ten. Jeśli mogę tutaj, żeby pan panu na nie przerywał. Tak, tylko że musimy odróżnić droga, która jest wyznaczony pas drogi i ona nie mieści się w tym wyznaczonym pasie, a jest wyjeżdżona w inny sposób, ale mieści się w wyznaczonym pasie. Ja rozmawiałem z mieszkańcami, ja mówię o drodze Podgórki Suliszka, rozmawiałem, była droga otoczona przez gminę, przez urząd gminy i później jeden z mieszkańców bodajże na własny koszt tyczył tą swoją działkę, tak? I na chwilę obecną, z tego co ja rozmawiałem z sąsiadującymi, z tą drogą, właścicielami działek, ta droga, to tak to przedstawia państwu, wygląda, to jest droga wytyczona, a droga idzie tak, ona nie mieści się w pasie, tylko po prostu jest tak zajeżdżona i mi generalnie chodzi o to, żeby to wyrównać, żeby był przejazd drożny, chociaż na jeden kierunek jazdy, ale w tym wypadku konkretnym ta droga mieści się w pasie w wyznaczonej działce drogi. Jeżeli mogę, u nas na przykład jest tego typu sytuacja, że ludzie dostawali pozwolenie na budowę i część drogi, nawet nie istnieje ta droga. To są jakieś sprzed lat zaszłości, to jest ulica Sosnowa, pozwolę sobie tutaj ulicą. Ludzie po prostu nie mieli drogi dojazdowej do działek, bo ona w pewnym momencie tak jakby ginęła. I po prostu dostawali pozwolenie na budowę. I też się ubiegają o drogę już od kilku lat. I też jest nieuformowany ten stan prawny, po prostu nie jest tak zrobiony, jak powinien być. Zajeżdżał po prostu. Nie, odcinkiem tak jakby nie było w ogóle drogi. I też tam tutaj w gminie żeśmy byli z mieszkańcami i po prostu, żeby od kolei odkupić grunt, no i 2 razy było pismo składane do kolei, tylko że kolej ze względu na remont tam odpisywała, że nie jest na razie zainteresowana po prostu jakąś tam negocjacją w sprawie sprzedaży tego gruntu, czy nie wiem, odkupienia. I mówię, to jest dziwne, że ludzie dostają pozwolenia na budowę, nie mając dojazdu do swojej działki, no. I to jest sprzed kilku lat, jeszcze z poprzednich, mówię, 2 kadencji i więcej. Jest zajeżdżona, też jest taka sytuacja, że ona jest tam zajeżdżona w gruncie z tego, co żeśmy tutaj patrzyli, a grunt jest na osobę zmarłą, do której jest tam 15 spadkobierców. Tak wygląda sytuacja. A po drugie są te drogi tak wciśnięte, że ciężki sprzęt jeździ, wszystko się wpija, nie ma jeden, drugiego nie można pominąć, bo to jest naprawdę... Nikt nie przewidział, bo na polnych drogach jeżdżą takie ciężkie sprzęty i tu nie się wszystko podoba. Nie ma jak jeździć. Ja mam takie zapytanie i wniosek od razu. Narzucam się tutaj po tej dyskusji, której się wszystko było. Jeżeli za przepraszam chłopu na dwa palce wiedzie na działkę, to odpuszcza mu.
A nie radny teraz to zajeżdżajmy na tabacę, bo jest sprzęt taki, że... Panie, ale tutaj, jeżeli chłopu, czyli jeżeli prywaciarzowi zajedzie, czy to się tak rozmywa, tak jak u nas na urzędzie? Jeżeli drogę gminną ktoś zajeżdża, ktoś się woruje, nie wiem, podbiera ją co roku, czy nie mamy od tego odpowiednich służb? Czy mamy gospodarza tych ziem, czy nie mamy? Bo skoro jednemu ktoś kiedyś coś pozwoli zrobić, to za chwilę ta droga znika. I tu są problemy, że na mapach są, dostają pozwolenia, a wizualnie rośnie pszenica na tej drodze. To racja, ale to trzeba w drugą stronę, bo to gmina zajeżdża prywatne, nie? Ale mogę powiedzieć... No to dlatego trzeba to jak najszybciej uregulować. A tak to tak. Pan wójt tutaj mówi, że jedna droga dwa lata trwa, no to jeżeli jedna droga trwa dwa lata, to trzeba by wszystkie takie skrajne drogi wrzucić do jednego kotła i niech za dwa lata będzie porządny. Niech po nas coś zostanie. Bo w tym momencie to za chwilę będzie tak, że będzie miała budowę i za chwilę co? Dostała pozwolenie na budowę? Dostała. Od kogo? Od urzędu. Teraz w tych latach to więc nie. Więc teraz poproszę tą drogę, która była na... 12-15 lat to jest... Te budynki są powstały. Mogę się ustosunkować do tego, co pan tak, proszę. Rzeczywiście można się dziwić właścicielom, dlaczego się z jednej strony nie upominają o to, że ich droga, no właśnie, ich pole jest właściwie drogą, a droga wchodzi w sąsiada pole. Wydaje mi się, że to jest kwestia też przede wszystkim ziemi i sposobu gospodarzenia. Jeżeli mówimy o ziemi pozaklasowej, gdzie są piachy, to też przez pewien czas ta ziemia nie była uprawiana, mówimy się tutaj drogowcy na podwórkach albo częściowo, nie wszyscy mają ustawowych właścicieli. I problem jest wtedy, kiedy zaczyna się jakaś budowa i nawet ta pierwsza budowa powstała. Tu się okazuje właśnie, dopiero wchodzimy we sprawy własnościowe, panie radny. To nie jest kwestia, że bo to była ziemia, która byłaby trzeciej klasy, no, czwarte i ta orka byłaby opłacalna, to każdy pilnował. Tutaj tego nie, po prostu nie pilnuje z różnych powodów. To też na przykład nie ma właścicieli, bo umierali i im się tą ziemią częściowo nie interesuje. I stąd są te należałości, które panie radny są i że ta droga jest pierwsza od połowu prawidłowego. Wjeżdżona jest w teren łącza, a nie pod górę, a nie po środku, które opływacie. I takie jest na mnie. No dobrze, proszę powiedzieć, ale obok prawidłowego, czyli ja rozumiem, że obok prawidłowego to znaczy obok gruntu należącego do urzędu gminy, tak? Tak. Więc nie ma co tu zrzucać się odpowiedzialności na rolników, że oni sobie czegoś nie pilnują. Nie, my mamy swój grunt i my powinniśmy o to dbać. Jeżeli ktoś zajeżdża, idzie anotacja po żniwach, proszę odstąpić od tego, ewentualnie zrobić jakieś ukaranie czy upomnienie i pilnować tej drogi, bo to, że jeden zajeździ, to później 10 innych cierpi. A grunty są nasze, więc to my jesteśmy władni do tego, żeby nimi zarządzać, o nie dbać. I jeden weźmie, tym bardziej, że jak pan mówi, że to są jakieś tam słabej klasy grunty, więc ani nie zyska, nie wiadomo jakiej fortuny, ale zaszkodzi pozostałym sąsiadom, którzy mają utrudniony dojazd i do gór, i do mieszkań. Proszę pana. Ja bym chciał powiedzieć, że teraz są obecnie te gospodarstwa wielohektarowe. I jak taki gość wyjedzie w to pole, on nie patrzy na granicę, tylko jedzie, pracuje i to jeden drugiemu nie przeszkadza, bo jak na jednej wiosce jest takich rolników, którzy posiadają duże obszary ziemi, tam 4-5, także oni łożą jak mogą. Nieraz to nie podnosi jedzie. Tak, jak chcą w taki sposób. I to dobrze, nie szkodzą Czartęckiemu, bo tam chyba nigdy w życiu nie będę jeździł, tylko szkodzą sobie, sąsiadom. Więc albo współżycie jest jakieś obywatelskie, plus nadzór właściciela, czyli gminy nad tym wszystkim i wtedy możemy dojść do porozumienia i wtedy nie będzie problemu, żeby przeznaczyć jakieś pieniądze z oszczędności na wyrównanie tej drogi, bo w tym momencie to Sławek wnioskował o wyrównanie, my to wyrównamy, a okaże się, że to równamy na kupu na polu. Na pewno tego nie zrobimy.
wygramy uchłopa na polu. Tak jak ja odniosę się, tak jak tam wspomniałem, z tego co wiem, być może, że przez urząd nie była, ale facet mówił mi, że on geodetę brał, mamy punkt odniesienia, geodeci wiedzą jaka jest szerokość tej drogi, to nie sypiemy, nie lejemy tam asfaltu, można to podjechać i można to wyrównać, mamy drożdy, dzieci mają się dojeżdżać do szkoły, a rękę nam chcę uciąć, że 10 dróg, takich, może 10 to nie, ale 5 dróg bym wyznaczył w gminie Wierzbica, że jest asfalt i nie mają uregulowanego stanu prawnego. A tu mówimy o sypaniu pruszywa za 20 tysięcy, żeby dzieci od września miały czym i jak dojeżdżać, żeby autobus nie krążył. Tyle w temacie. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Ja, mamy... Takie bardziej szczegółowe pytania do uchwały już, nie ogólnie tylko. Pani skarbnik, jest wniosek z oświaty na te 75 tysięcy. On był w całości uwzględniony, 100% dostali tego, co chcieli. Okej. Tak pisali wniosek, ta szkoła wniosek, i ta szkoła dostała. Czyli właśnie kolejna szkoła dostała, bo w poprzednim roku na takim szkole pisali. Tak, ale jest to szkoła. 135 tysięcy, które wróciło z innych wydatków, czyli z generalnie z inwestycji. Na co pan był planuje przeznaczyć te środki? Pozostałości z niewygasających. Mówimy o tym, które nie zostały jeszcze wprowadzone. Panie radny, chciałbym na dzień dzisiejszy, żeby te pieniądze na razie nie wprowadzić się. Będą wprowadzane, państwo radni będą informowani na bieżąco. Na dzień dzisiejszy te pieniądze są, nie wprowadzamy wszystkich. Mając z tyłu głowy zadania, które nie zostały zrealizowane i żeby te zadania realizować, jeżeli tylko się... Które to są zadania, które zostały u pana stóp? Przed chwileczką, proszę pokazać się wykaz tych, to będziemy... Wygasający oprócz. Wygasający. Szanowni Państwo, druga ulica Ogrodowa, to nawet nie muszę patrzeć, że to jest. Rozbudowa drogi, ponowione jest zadanie na tych... Przebudowa placów i chodników zostało 8 tysięcy złotych, z tego co wiem, to teraz wprowadzone zostały. Okej, możemy się na tym zatrzymać? Tak. Pytanie. Jest zrobiona za prawie 12 tysięcy koncepcja zagospodarowania placów wewnątrzblokowych. Pytanie. Było 20, wydatkowano niecałe 12, ponad 8 zostało na dalszy etap. Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie cały teren osiedla był zagospodarowany, był objęty koncepcją. Chodzi mi o bloki numer 31, 32, 33. To jest jedyny fragment, no może nie licząc bloku 34, ale tam było robiona inwestycja, więc wydaje mi się, że tak powiem, jak mogę tak powiedzieć, kolokwialnie poszliście na skróty, że tam już jest coś zrobione. Ale tam też jest plac gminny do zagospodarowania między blokiem 34 a tyłem garażów, które znajdują się przy drodze przy szkole. Czyli te dwa place nie zostały ujęte w koncepcji. Panie radny, z tego co wiem, to pan pytał już pracownika merytorycznego i odpowiedź rozkupiła się, że to nie jest nasz teren. My nie możemy zlecić tej koncepcji na nie swoim terenie. Pracownik coś powtórzył moją odpowiedź na to stwierdzenie? Bardzo proszę, bo nie mogę powiedzieć. Jeżeli to jest nie nasz teren, a tak to oczywiście jest, że to jest teren wspólnoty, tylko jeżeli widzimy i mamy jakieś zasady, jakieś wytyczne, to albo tworzymy je dla wszystkich, albo dla nikogo. Nadmienię, że teren między, akurat tam gdzie ja mieszkam, czyli między 29 a 28, też jest terenem prywatnym, nie gminnym, a tam koncepcja została zrobiona. Więc albo traktujmy się poważnie i jeżeli mamy koncepcję całego osiedla, to róbmy całego osiedla. Jeżeli mamy wytłumaczenie, że tam akurat jest plac wspólnotowy, no to mnie się tu nie zgadza, bo moje podwórko zostało zrobione, ujęte w koncepcji, a nawet grama nie ma tam placu gminnego. Więc tłumaczenie Pani Wójcie, że to jest 31, 32, 33
jest nie waszym, nie naszym, nie gminnym placem, jest stwierdzeniem tylko i wyłącznie, ale nie ma się nijak do pozostałej koncepcji. Albo traktujemy się poważnie, za chwilę może przyjść jakiś mieszkaniec. Przyjąłem. Proszę chwilę dokończyć. Przyjdzie do pana mieszkaniec 32, tym bardziej, że tam macie sporo udziałów akurat w tych lokalach małometrażowych, czy z bloku 33 powie tak. Słysząc to, co pan się tłumaczył i to, co ja powtórzyłem od pana inspektora, bo tak samo się wytłumaczył, to dlaczego to jest tak, że radnemu to zrobili koncepcję, a nam nie chcieli? To o co tutaj chodzi? Tym bardziej, że środki były zabezpieczone, koncepcja tego podwórka może by dodatkowo kosztowała w całości 2-3 tysiące złotych, więc budżet był zabezpieczony. Nierówne traktowanie mieszkańców nie jest przeze mnie akceptowane. Panie radny, bardzo dobrze, że pan to mówi. No akurat pracownik mi do końca wszystkiego nie powtórzył w takim układzie z państwa rozmowy. Mogę tylko ubolewać, że no nie trafiliście panowie do mnie i nie rozmawialiście o mnie we trzech, no bo pan był zaangażowany po stronie jako radny, jako mieszkaniec i wiem, że pan się bardzo tutaj zaangażował właśnie między innymi też w tą koncepcję, między innymi. Dlatego szkoda, że ja od początku tego nie wiem. Ja przyjąłem do wiadomości, że co zostało panu przekazane i na tym poprzestałem. Także tutaj troszeczkę winy jest też po mojej stronie. Będziemy próbowali to może nadrobić, ewentualnie przyjąć realizowanie. Znaczy, ja bym pani będzie bardzo prosił, bo tak, środki mamy, te 8 tysięcy mamy, to jest na dokumentację. Co prawda już można by je spożytkować na dokumentacji oświetlenia całego osiedla, co też nam chodzi po głowie, ale dokończmy już jedno do samego końca, bo ja nadmienię, że tam gmina też ma mieszkania, nie ma drogi dojazdowej dla straży, niech to już będzie po całości zrobione. I prosiłbym o dołożenie tej brakującej koncepcji na te właśnie place. Służę chętnie pomocą, ewentualnie jakimiś pomysłami, bo mam takowe, rozmawiam z mieszkańcami, wiem mniej więcej, co jest potrzebne, więc ten, który robi tą koncepcję, jak najbardziej może się z nami skontaktować i możemy usiąść do tego razem i oczywiście bezpłatnie w gratisie, tak? Nie ma najmniejszego problemu. Dobrze, tylko żeby dobrze, to w ogóle dokończył. Dobra, w porządku, rozumiem pana intencje. Pan rozumie też moją sytuację w tym momencie. No niestety nie wszystko mi zostało przekazane. Wracamy do może w tym wypadku do środków niewykasających. Przepraszam, jeśli mogę jeszcze odnośnie tych placów. No dziwi mnie, skoro gmina wykonała projekt takiego zagospodarowania na terenie prywatnym, rozumiem, tak? Częściowo prywatnym. Częściowo. Czyli ma tam swój udział gmina, czy nie ma pan? Znaczy nie, czyli nie koncepcja jest częściowo na prywatnym terenie zrobiona. Może tak. Chodzi o tych trzech blokach. 31, 32, 33 nie były zrobione ze względu na to, że nie są własnością gminy. Place przed tymi blokami nie są własnością gminy, a to są te bloki od starego posterunku. Hotel robotniczy, gdzie tam gmina ma też swoje mieszkania. Tej koncepcji, tej części nie było. Powiedzmy 1/4, no ćwiartka osiedla. Od przedszkola, od płotu przedszkola w stronę szosy szybowieckiej. Przystanku, ta część nie była zrobiona, a de facto ja oczywiście nie mam o to pretensji, ale traktujemy się wszyscy jednakowo, a była zrobiona część od tego chodnika śródmiejskiego, jak to tak nazywam, do placu, do bloku 28, ta część też nie jest we władaniu gminy, to nie jest plac gminny, ale tu koncepcja była zrobiona. I właśnie o to się czepię. Bo jeśli to nie jest plac gminy, gmina w ogóle nie powinna wydatkować na czas. W tym momencie przyjąłem, wie pani, jestem między młotem a kowadłem. W tym momencie bo pan radny mówi, że trzeba było zrobić, bo nie robić wyjątków.
na tych, albo inaczej, zrobiono jeden wyjątek, a dlaczego nie zrobiono przy pozostałych blokach, bądź też nie opracowano koncepcji przy bloku 32, w którym mamy swoje udziały, a nie przy blokach 32, 33, gdzie my tam udziałów żadnych nie mamy. Więc zgadzam się, że ta koncepcja nie powinna być w tym momencie albo nie robiona przy bloku numer 28, 29 też nie mamy, jest ziemia, jest drogi dojazdowe. Tak to wszystko podzielono, że drogi dojazdowe i chodniki są własnością wspólnoty. 29 to blok jest w udzielni mieszkaniowej, który też następnie powinien ten plac nas dotyczyć. I tutaj jest, wydatkowaliśmy te pieniądze na te prace źle, niepotrzebnie, było wszystko inne robić, natomiast te rzeczy nie zrobiono. I to rzeczywiście przekroczyliśmy swoje uprawnienia. Jak teraz dalej, panie wójcie, zamierza pan rozwiązać teraz ten problem? Skoro zrobiona jest ta koncepcja, pieniądze są wydane już, więc co z tym jest jeszcze jednym placem będzie? Tego słyszała pani, że pan radny wygasił gotowość, bo jest projektantem, się zna w tym momencie, czy tym, więc będziemy rozmawiali, czy można to jeszcze pociągnąć, czy nie. Chodzi tutaj nie jest ze strony pana radnego, ze strony pana radnego widzę, że jest chęć współpracy i do tego, to co tutaj, jakie jest stanowisko zajmują? Zdajemy rząd takie, żebyśmy mogli to wykonać, jeżeli będziemy mogli wykonać, żeby to dociągnąć na końcu. Oczywiście, jeżeli będziemy mogli to zrobić. Wracając do środków niewygasających, panie radny, to jest tak. Osiedlenie na ulicach Górnik Staszica, ponowione zadanie 23370 i Kościuszki, przepraszam, w Wierzbicy, to jest ta przebudowa. No ja już umawiałam to. W głównej mierze, częściowo, z ściągnięciem linii do ziemi. I tutaj musimy wykonać swoje zadanie, żeby przejść tak jak na pracy Janowskiej. To zadanie też nie zależy od nas. Też już jest powielane co roku. No niestety, tak jest naćkane, pan jako techniczny to wie, że tak jest naćkane tam w ziemi, gdzie kabli przy uzgodnienia z kimkolwiek graniczą z cudem i ten cud trwa już trzeci rok co najmniej 5 fajnych. Zostaje nam PSZOK. Ten PSZOK, reszta jest już obowiązana. Tak, panie radny, PSZOK, powiem tak, to są pieniądze, które miały być przeznaczone na opłatę za projekt. I to w tym momencie trwają znowu uzgodnienia i znowu jesteśmy odsyłani, bo od miesiąca maja przyszło nam wniosek o uzupełnienie w miesiącu, może przy początku sierpnia. I to są rzeczy, które nie zależą od nas, tak funkcjonują instytucje. Zachęcam do pojechania i załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim. Tam nikt nie wejdzie na cenę do tego urzędu, bo jest grunt, bo jest, są te bramki i nikt nie zostaje wpuszczony. Tylko u nas jest jeszcze, to funkcjonuje w miarę normalnie, że każdy pretend ma, no jest bariera, ta tabliczka, ale ma możliwość wejścia i rozmawiania bezpośrednio z urzędnikiem i załatwienia swojej sprawy, nie tylko przez pozostawienie dokumentów, bo kiedy próbowałem się dostać do kuratorium, okazuje się, że mają swoje procedury, nawet nikt nie chciał zejść na dół, tylko trzeba było zostawić dokumenty i czekać na swoje kwoty. Czy jeszcze jakieś... Tak, ja mam jeszcze pytanie odnośnie do inwestycji przodu i mogę być tu zgryźliwy, że artykuł w jakiejś tam bezpłatnej gazetce z wywiadem z panem i ten przodu był oprócz inwestycji starostwa, ten przodu był takim głównym, no i żłobka, głównym motywem tego wywiadu. Jeżeli, no to ja się dziwię, że to jest w ogóle niepróbowane, wprowadzane jeszcze raz do budżetu. Więc zapytam o drogę tej inwestycji. Jaki jest etap, czy w tym roku? Nadmienię, że jestem tu bodajże od 16, w 18 już to było wprowadzone, już to było w wieloletniej prognozie i to jest tak przerzucane z roku na rok, z roku na rok. Koszty śmieci, utylizacji jest coraz większy, a my tak
przesuwamy sobie, ja mam nadzieję, że to nie będzie tak z drogą ogrodową, że też co roku będziemy sobie to przesuwać. Jaki jest plan drogowy tej inwestycji, panie wójcie, w tym roku? Ja następnie nie będę pytał, bo to będę pytał co roku. Co w tym roku ma być zrobione w celu wybudowania tej inwestycji? W tym roku musielibyśmy, i takie jest nasze życzenie, marzenie, żeby przede wszystkim chociaż częściowo uzdrowić się tutaj wodę, bo musimy dociągnąć tam wodę, mamy ten przerwany, i to jest tam koszt, że blisko 1000 zł, także myślę, że na to musimy znaleźć też pieniążki. Oczywiście to one będą częściowo refundowane nam. No i w przyszłym roku pozostaje już sama inwestycja. Sama, tylko i aż. To jest już dla nas wyzwanie. Natomiast, panie radny, nie od nas też zależą, to uzgodniamy. Jeszcze raz panu powtarzam, wszystko co idzie poza urząd, to tych 2 miesiącami często gęsto na sam koniec jest uzupełnione. To, co można było zrobić już w międzyczasie, nikt nie sygnalizuje niczego takiego. Zmiany są w starostwie powiatowym, jest chyba pani kierownik, ona stawia swoje warunki i tu w tym momencie musimy po prostu liczyć się, że wszyscy mają utrudnienia, my też. My też chcielibyśmy już mieć to wszystko zapięte na ostatni guzik, tylko w blokach startowych się przetarg na są ten. Natomiast to, że on się ciągnął przez złoty, no pamięta, że my jesteśmy beneficjentem konkursu, którego rozstrzygnięcie z różnych powodów nastąpiło nie w roku ubiegłym, tylko w tym roku. Tak, doskonale pamiętam, bo, ale też pamiętam, że i pan wójt się chwali, i tamten drugi pan wójt się chwali, że tutaj inwestycja będzie, tak się chwalicie od 3 lat, a jej nie ma. A w Kowali już kończą chyba. Co w Kowali kończą? Nie kończą. Przecież to musiała być wspólna inwestycja. Ale w Kowali jest osobni, są na innym, bo oni mieli wszystkie projekty, bo mieli oni już wcześniej przystosowanie do projektu. To jeszcze do końca też jeszcze daleko, ale na pewno są krok przed nami. No właśnie, no to teraz jeżeli mieliśmy 30 tysięcy na opłatę za projekt, pytam o mapę drogową tej inwestycji i pan nie powiedział, że w tym roku będzie ten projekt wykonany, zrobiony. Nie, to, proszę pana, a ja nie to... wyobrażam sobie, żeby ten projekt w tym roku nie zyskał akceptacji. Nie wyobrażam sobie. To jest znaczy, co to znaczy nie zyskało akceptacji? Będzie tak, pozwolenia, że nie będziemy mieli pozwolenia ze starostwa powiatowego. To jest moje, dla mnie akceptacja. Projekt, który jest złożony i który znowu, jeszcze raz powtarzam, jest do pewnych uzupełnień, drobnych uzupełnień, które są. Gdzieś czegoś brakuje, gdzieś trzeba coś dołączyć. No. Jeszcze raz, bo albo mam słabszy dzień, albo czegoś nie rozumiem. Jeżeli jest 30 tysięcy na opłatę za projekt i ją, że tak powiem, nie ponawiamy. Znaczy to 30 tysięcy zostało zabrane i dołożone do dolnej. Tam gdzie jest... Nie pytam teraz, gdzie to było dołożone. Chodzi mi teraz o inwestycje. Ja już panu wytłumaczę jeszcze. Dlatego, że my już za ten projekt mamy pieniądze. Mamy pieniążki z bieżących 40. Bo projekt kosztował 4 dychy w końcu na tym. I to jest w budżecie? Jest to w budżecie i to jest już zrobione na tych, to jest kwestia uzupełnienia i kontynuacji oczekiwania na wniosek. No. To teraz mniej rozumiem. To teraz mamy w budżecie 40 tysięcy w tej pozycji. Szkoda, że pani skarbnik wyszła. I mieliśmy, czyli tak jakbyśmy mieli 2 razy dłużej tą samą inwestycję. Panie radny, generalnie rzecz biorąc, w tym momencie mamy inwestycję pod nazwą wieloletniej prognozie finansowej, więc mogliśmy zapłacić, ponieważ kwota była wyższa po przetargu niż ta, którą tutaj mieliśmy, mogliśmy zapłacić. My już wystąpiliśmy o refundację tej kwoty. My już mamy, czy jeżeli nie na przyjdą, to w międzyczasie przyjdą nam pieniądze 80% refundacji z tej kwoty, którą już zapłaciliśmy. Natomiast te 3 dychy weszło do budżetu i zostaje dołożone do zadania pod nazwą przebudowa wodociągu. Rozumiem, że projekt był, bo pan mówił, był przetarg i projekt jest praktycznie na ukończeniu. To mieliśmy możliwość tego. Ale to robiła gmina Kowala, tak? Nie, to my robiliśmy już niezależnie. Gmina Kowala, szanowni państwo, gmina Kowala, projekt, to miała już gotowy 2 lata temu.
kiedy przystępowali do pierwszego przetargu, nie zyskali tam akceptacji komisji przetargowej, nie byli poza listą do podpisania umowy. Weszły nowe warunki, potrzebowali partnera i my akurat idealnie pasowaliśmy ze względu na liczbę mieszkańców, ze względu na ilość śmieci zaproponowano nam i my w to weszliśmy. I teraz dwa razy projekt, raz znowu się okazało, że za mało śmieci produkujemy i dopiero za trzecim razem ten projekt zyskał akceptację. I to jest tegoroczna rzecz, która jest, dotyczy się, a już od początku roku, jak już było wiadomo, że ten projekt, to już jest, że będziemy realizować budowę w środku, to jednocześnie przystąpiliśmy do sporządzenia projektu. Czy jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to jest nam poradne zielonka, nie wiem, czy ma jeszcze. Cały czas około. To prosimy. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni Państwo Radni, w sprawie ulicy Ogrodowej i tylko w sprawie ulicy Ogrodowej chciałbym sprostować to, co powiedział Pan Wójt, a mianowicie przebieg sytuacji dotyczącej samego projektu, budżetowania tego projektu wyglądał zupełnie inaczej. Nie jest tak, jak powiedział Pan Wójt, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, bo przegraliśmy z projektem. Tylko było tak, że projekt był sporządzony w sposób niewłaściwy. Urząd poprosił Urząd Gminy z kolei o uzupełnienie dokumentacji. I to jest przypadek, gdzie ulica Ogrodowa, która składa się, wyobrażało pracownicy, merytorycznie nazwijmy ich, którzy przygotowywali wniosek, nie zauważyli, że ulica Ogrodowa składa się z samej ulicy, a także innej drogi gminnej. A nie można wnioskować w jednym projekcie o dwie różne drogi. I to był powód odrzucenia projektu. Więc proszę nie mówić, że nie dostaliśmy, bo to z wielką łatwością Panu przychodzi, jeżeli mogę skończyć, z wielką łatwością przychodzi Panu tworzenie rzeczywistości na nowo, co mnie z kolei przeraża. Kolejną rzeczą dotyczącą samego budżetowania drogi i mówienia o tym, że na drogę teraz potrzebujemy dużo więcej pieniędzy, to przypomnę Państwu, że to Pan Wójt wprowadził do budżetu remont ulicy Ogrodowej za 100 tysięcy złotych. I przez cały rok 2019 pytany o to przeze mnie, czy jest to możliwe do zrealizowania, twierdził, że tak. Kolejnym tematem, który chciałbym sprostować w wypowiedzi Pana Wójta, jest to, że projekt został stworzony dopiero na przełomie lipca i sierpnia. To jest akurat prawda, ale zastanawiające jest to, że przez półtora roku sygnał ze strony Rady, głównie z mojej strony, ale również dziękuję za wsparcie, bo zostałem radnym interesującym się tematem ulicy Ogrodowej, nie zrobił Pan nic. Nic przez półtora roku jako włodarz gminy w temacie przygotowania projektu, przygotowania dokumentacji nie zrobił Pan nic. Więc proszę nie mówić, że z przyczyn pandemicznych, czyli na przełomie marca, kiedy ta pandemia się pojawiła, pokrzyżowała tak w znaczącym stopniu pańskie plany przygotowania dokumentacji. Bo to jest nieprawda. Kolejny temat, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest kwestia konsultacji. Pan Wójt wypowiedział się w sposób taki, jakby rzeczywiście tam w nich uczestniczył. Z olbrzymią nonszalancją stwierdził, że mieszkańcy wybrali projekt, który na warunki, jakie są na tej ulicy, jest idealny. To ja Panu przypomnę, że w dokumentacji dotyczącej tej konsultacji i jakby w całym przesłaniu, które zostały zweryfikowane w tychże konsultacjach z mieszkańcami, zrobiłem to osobiście z sołtysem, ustalili mieszkańcy, że najlepszym rozwiązaniem będzie projekt, który będzie mniej inwazyjny w kwestie drogowe i on jest tańszy, czego Pan już nie powiedział. Więc sami mieszkańcy zdecydowali się na to, żeby zrealizować projekt, który będzie ich zdaniem, tak jak powiedział Damian Czarnecki, rozwiązaniem na ten moment najlepszym. Bo gmina nie jest zainteresowana zrobieniem czegokolwiek. Wie Pan dlaczego? Bo to jest teren, który bezpośrednio wypływa z mojego okręgu wyborczego. I patrząc na inwestycje, które Pan czyni i to, w jaki sposób Pan nimi żongluje, mam wrażenie, że tak to właśnie wygląda i to jest ten element wiodący w Pańskiej polityce inwestycyjnej.
Więc jeżeli chodzi o to, jak Pan to przedstawił, absolutnie się z tym nie zgadzam. W 10% miał Pan rację. Pozostała rzecz, pozostałe 90%, to stworzył Pan na potrzebę dzisiejszego spotkania.